Historie pełne są dobrych, szlachetnych postaci. Natomiast jako odbiorcy o wiele bardziej interesujemy się antagonistami i niejednoznacznymi bohaterami pokroju Batmana, Kratosa czy też Geralta z Rivii. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek o antybohaterach. Mam wrażenie, że myśli się o nich jako o tych złych w głównych rolach. Niestety jest to bardzo uproszczone i niezbyt poprawne myślenie. Antybohater to główny bohater, który charakteryzuje się cechami sprzecznymi z tradycyjnymi wartościami bohaterskimi. Cechuje go egoizm, cynizm lub moralna upadłość, a jego działania i decyzje mogą być nieetyczne lub autodestrukcyjne. Dokonuje czasem czynów heroicznych, jednak sposób, w jaki to robi, bądź jego intencje, niekoniecznie są heroiczne. W mitologii greckiej bohater był zwykle śmiałym, pewnym siebie, stoickim, inteligentnym, bardzo zdolnym wojownikiem i dowódcą. Rzadko kiedy posiadał wady i słabości. Klasyczny antybohater jest tego odwróceniem. Tam, gdzie bohater jest pewny siebie, antybohatera dręczą wątpliwości. Tam, gdzie bohater jest szanowanym wojownikiem, antybohater jest co najwyżej przeciętny. Tam, gdzie bohater jest dzielny i odważny, antybohater jest przerażony i tchórzliwy. Tam, gdzie bohater zdobywa wszystkie kobiety, antybohater nie może nawet liczyć na chwilę uwagi. No i to by było na tyle z prostej teorii. Teraz wchodzę na grząski grunt. Termin antybohater jest bardzo szeroki. TV Tropes podaje około 100 pokrewnych terminów. Istnieje też mnóstwo różnych typów antybohaterów. To prowadzi do problemów z zdefiniowaniem, czy dana postać jest bohaterem, czy też antybohaterem. Na ten problem cierpią dzieła superbohaterskie. Mówię o tym Red z Overly Sarcastic Productions. W zależności od twórcy, Batman może uchodzić za bohatera albo antybohatera. Spider-Man, który spełnia kryteria klasycznego antybohatera, uchodzi po prostu za bohatera. Jednocześnie Punishera uznaje się za antybohatera, chociaż powinien być raczej traktowany jako villain w roli protagonisty. Do czego zmierzam? Naprawdę ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, kto jest antybohaterem, a kto bohaterem. Szukając przykładów bohaterów, natrafiłem na gigantyczny problem, bo większość bohaterów posiada antybohaterskie cechy. W zależności od interpretacji możemy uzasadnić oba stanowiska. Chociażby taki kot w butach. Z jednej strony uchodzi za bohatera, ratuje innych, posiada swoich fanów oraz śpiewa o sobie jako nieustraszonym herosie. No typowy bohater. Aczkolwiek z drugiej strony jest też najemnikiem kradnącym cudzą własność i przyjmującym zlecenia zabójstwa. W ostatnim życzeniu, owszem, ratuje świat przed planami Jacka Placka, ale robi to przy okazji własnej ucieczki przed śmiercią. To kim on jest? Antybohaterem? No ale z drugiej strony nie znalazłem dyskusji na temat tego, czy jest to bohater, czy też antybohater. Oczywiście może to wynikać z niewystarczającej popularności Puszka. Kopilot twierdzi, że zaciera tą granicę, ale nie podaje sensownych źródeł. Szukając innych najemników jako punkt odniesienia, znalazłem wątki o Geralcie z Rivii. Toczyły się w nich dyskusje, czy jest to bohater, czy też antybohater. No to chwila. Geralt nie przyjmujący zleceń na ludzi, nie zabijający inteligentnych stworzeń i nie okradający innych, może kojarzyć się z antybohaterem. Czy w takim razie to jest po prostu kwestia percepcji? Być może, ale nie wiem. Im więcej researchu robiłem, tym większy miałem mętlik w głowie. Nie jestem w stanie zająć tu jednoznacznego stanowiska. Z tego względu omówię cechy, po których często można zidentyfikować antybohatera, albo przynajmniej kogoś, kto może za niego uchodzić. Im więcej ich spełnia, tym większa szansa, że jest antybohaterem. Aczkolwiek w małych ilościach mogą też pasować do innych typów postaci. W związku z tym skupię się na jednej antybohaterce, która posłuży mi za wzór. Będzie to Mizu, czyli główna bohaterka serialu Blue Eye Samurai. Jej pierwsza cecha jako antybohatera ukazuje się już w tytule serialu. Chodzi mi o bycie odmieńcem. Japonia swego czasu zamknęła swoje granice, a to doprowadziło do prześladowania nielicznych białych ludzi. W tych realiach w dzieciństwie podpalono chatę Mizu, a podczas życia na ulicy napastowali ją rówieśnicy. Tym samym musi ukrywać się ze swoim kolorem oczu, wyglądem i płcią. Nietypowe pochodzenie lub bycie jednym z ostatnich ze swojej rasy, rodu czy innego czegoś może wywoływać typowo antybohaterskie cechy. Jeżeli świat jest do ciebie sceptycznie nastawiony, to nic dziwnego, że nie podążasz za jego wzorcami. Z tym łączy się nieprzestrzeganie wartości typowo bohaterskich. Mizu nie kieruje się kodeksem honorowym.
sama przyznaje, że nie jest samurajem i kroczy ścieżką zemsty. Nie robi za rycerza na białym koniu, który chce zbawić świat. Kiedy wkurza ją Ringo, to przywiązuje go do drzewa, aby za nią nie podążał, mimo dobrych chęci. Nie pomaga wdowie w potrzebie, która próbuje wejść do miasta. Gdy żołnierze chcą zabrać księżniczkę wbrew jej woli, to Mizu im na to pozwala. Zachowuje się po prostu egoistycznie i nie patrzy na to, jak jej działania wpływają na najbliższych. Nie ma problemu z tym, aby zrobić komuś krzywdę, aby mieć chwilowy spokój. Tego typu działanie bardzo negatywnie odbiło się na Taigenie. Mizu nie chciała stoczyć z nim pojedynku, więc walnęła go w głowę, aby stracił przytomność. To sprawiło, że później pojmali go wrogowie i torturowali w celu wyciągnięcia informacji. Gdyby Mizu nie była egoistką i wykazywała cechy heroiczne, to Taigen prawdopodobnie trafiłby cały i zdrów z powrotem do swojej ukochanej. Bardzo mocno kontrastuje to z samurajem Jackiem, który zawsze najpierw skupiał się na pomocy innym, a dopiero potem na osiągnięciu własnego celu. Antybohaterowie bardzo często poruszają się w spektrum szarej moralności. Z jednej strony działają w sposób, który byłby nieakceptowalny dla Herosa, z drugiej zaś nie przekraczają granic, za którymi stoi złoczyńca. Mizu nie ma problemu, aby odciąć palce złemu człowiekowi w celu zdobycia informacji. Jednocześnie nie zabija dziecka, mimo ryzyka, że mogłoby donieść o tym, że włamała się do pewnego miejsca. Kiedy szturmuje zamek, zabija strażników, ale nie krzywdzi cywilów. Jest pochłonięta zemstą, ale co ciekawe, wcale nie musiała taka być. Przez większość życia udawała mężczyznę. Zajmowała się kowalstwem oraz trenowaniem sztuk walki. Mimo tego w pewnym momencie była gotowa przybrać rolę żony. Pod wpływem miłości mogła porzucić swoją zemstę, ale szansę na to przekreśliła zdrada ze strony najbliższych. To wszystko sprawia, że Mizu jest bardzo złożoną i niejednoznaczną postacią. Jak na antybohatera przystało, wyróżnia się też nietypowymi metodami działania. Kiedy próbuje zdobyć informacje od mistrza Dojo i spotyka się z odmową, to spuszcza w nim łomot wszystkim dookoła. Przy okazji rzuca ripostami równie ostrymi co jej miecz. W pojedynkach stosuje różne sztuczki pokroju podbicia śniegu do oślepienia przeciwnika. Innym razem stoi na jednej ręce, aby sprowokować przeciwnika do ataku. Na rękach i nogach nosi specjalne obciążniki, które służą za składany trzonek do zamiany miecza w glewie. Kiedy znów spotkała Ringo, opłaciła mu 3 noce w domu publicznym, aby mieć go z głowy. W sytuacji, w której podejrzewa Akemi o próbę otrucia, proponuje, aby też się napiła. Następnie prowokuje ją szydząc z tego, że zabiła jej ukochanego. W ostatnim odcinku pojawia się nawet scena, w której dwie osoby zastanawiają się, jak do problemu podeszłaby Mizu. Zgodnie stwierdzają, że po prostu wpadłaby główną drogą, pokonując strażników. Na koniec zbierzmy sobie cechy, o których mówiłem i przypiszmy je do znanych antybohaterów. Bycie odmieńcem pasuje do Wolverina z X-Menów. Brak typowych wartości bohaterskich reprezentuje Walter White z Breaking Bad. Egoizm charakteryzuje Sherlocka Holmesa z Sherlocka BBC. Złożonością i szarą moralnością wykazuje się Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Niekonwencjonalne metody działania stosuje Gregory House z Doktora House'a. Oczywiście można przywołać jeszcze mnóstwo przykładów. Absolutnie nie twierdzę, że te moje najlepiej oddają wymienione cechy, ale są całkiem znane. Na koniec przypominam o materiale, który wyjaśnia różnicę między villanem i antagonistą. Polecam się z nim zapoznać, aby nie mylić terminów. Uprzedzając niezadane jeszcze pytanie, kiedyś prawdopodobnie powstanie materiał o antywillanach, ale czas pokaże kiedy. Natomiast na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.